Thy name is my healing. Oh, my God. Pewien amerykański Bahaita bardzo pragnął zrozumieć tajemnicę modlitwy. Abdu'l-Bahá dowiedział się o tym i w czasie swego pobytu w Stanach Zjednoczonych zaprosił go bardzo wcześnie o świcie do swojej rezydencji. To nieoczekiwane zaproszenie sprawiło Bahaicie wielką radość. Wstał wczesnym rankiem i natychmiast udał się na spotkanie z mistrzem. Wszedł do pokoju cichutko, bo zauważył, że Abdu'l-Bahá był głęboko pogrążony w modlitwie. Za przykładem mistrza ukląkł więc i zaczął się modlić. Modlił się za siebie, swoją rodzinę, wszystkich bliskich i dalszych krewnych, przyjaciół i znajomych. A gdy skończył się modlić, spojrzał na mistrza, który ciągle trwał w modlitwie. Tak więc nasz Bahaita znów zaczął się modlić. Powtórzył raz jeszcze wszystkie mu znane modlitwy. Znów spojrzał na mistrza. Abdu'l-Bahá wciąż trwał w modlitwie. Teraz Bahaita poczuł wielkie zmęczenie. Bolały go plecy i kolana, więc zaczął się rozglądać i kręcić. Śpiewające za oknem ptaki przyciągały jego uwagę. A gdy rozejrzał się po pokoju, zauważył duże pęknięcie w ścianie. Teraz po raz trzeci popatrzył na mistrza, ciągle, głęboko, pogrążonego w modlitwie. I w tym właśnie momencie Bahaita poczuł głęboką wewnętrzną zmianę. Niespodziewanie dla samego siebie, nagle zapomniał o wszystkim i zaczął się gorliwie modlić tak, jak jeszcze nigdy nie modlił się w swoim życiu. Być blisko Boga i z Nim rozmawiać, to było jego jedyne życzenie, jakie teraz miał w sercu. Zrozumiał też, że mistrz spełnił swoją obietnicę. Dał mu wspaniały przykład, jak należy się modlić. W tej właśnie chwili Abdu'l-Bahá podniósł się, zbliżył do Bahaity i z uśmiechem powiedział: kiedy się modlisz, nie możesz myśleć, że coś cię boli. Ani o ptakach za oknem, ani o pękniętej ścianie. Kiedy się modlisz, musisz przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że znajdujesz się w obecności Wszechmogącego.